Witam Państwa, szczęść Boże. Kultura logiczna i kultura werbalna to dwa filary kultury zachodniej. Ich twórcami są starożytni Grecy, bo to oni wymyślili i logikę, i retorykę. Trudno sobie wyobrazić człowieka wykształconego, który nie potrafi logicznie myśleć i który nie potrafi się wypowiadać i to w sposób bardzo elokwentny. Pewne zadatki posiadamy z natury. Są często ludzie mniej lub bardziej uzdolnieni. Niemniej jednak po to, żeby osiągnąć odpowiednio wysoki i stały poziom. Do tego celu służy szkoła, do tego celu służy edukacja. Dzisiaj kiedy Media są coraz bardziej otwarte i kiedy możemy zarówno biernie, jak i aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju debatach czy nawet sporach, powstaje problem, w jaki sposób my jesteśmy zdolni do tego, żeby w tych debatach brać udział. A jest to ważne, dlatego że wiele decyzji czy wiele spraw rozstrzyga się właśnie dzięki temu, że społeczeństwo jest mniej lub bardziej aktywne mniej lub bardziej logiczne i mniej lub bardziej elokwentne gdzie mamy uczyć się logiki i elokwencji oczywiście że w szkole w takim razie można zadać kolejne pytanie czy w szkole zarówno na poziomie podstawowym jak i poziomie średnim czy są takie przedmioty które pomagają uczniowi rozwinąć zdolność logicznego myślenia i płynnego Wypowiadania się. Otóż takich przedmiotów nie ma. To były dwa przedmioty, które stanowiły filar edukacji, tej podstawowej, w sensie y, najbardziej y, oczywistym czyli takim, gdzie my, jako ludzie, potrafimy się spełniać no bo, jako ludzie, tym różnimy się od zwierząt, że potrafimy myśleć i reflektować analizować syntetyzować. I również nie tylko wydajemy głos, który będzie oznaką czegoś, ale potrafimy się wypowiadać. Tylko na jakim poziomie? I właśnie starożytni Grecy wymyślili takie przedmioty, takie dziedziny, które nabrały charakteru pewnej umiejętności, zwanej po grecku techne, a po łacinie ars. Że stały się one częścią kanonu edukacji. Była to logika i była retoryka. I co stało się z tymi przedmiotami, tak koniecznymi w rozwoju intelektualnym i społecznym każdego człowieka, społecznym, dlatego że my ze sobą kontaktujemy się za pomocą naszego logosu, czyli naszego rozumu naszego słowa. Co się stało z tymi przedmiotami? Czy one są w kanonie edukacji dzisiaj? Otóż tych przedmiotów nie ma. Te przedmioty zostały wyeliminowane po II wojnie światowej, kiedy przystęp, przystępiono do ym, zmiany formy edukacji z powodu wpływów ideologii komunistycznej i niestety po roku 89. Przeprowadzano wiele różnych reform edukacji, ale akurat omijając powrót logiki i retoryki do programu szkolnego. Co jest rzeczą fatalną, dlatego że podkreślmy, człowiek mając zadatki, żeby myśleć logicznie, to jednak, jeżeli tej umiejętności nie rozwinie w szkole, a więc pod okiem mistrza, nauczyciela i w odpowiedni sposób za pomocą metody. To w ogóle nie rozwinie. Następnie, jeżeli nie będzie wprawiony w umiejętność formułowania swoich myśli, swoich wyobrażeń, swoich życzeń, swoich emocji, to wówczas pozostanie mu do dyspozycji no, albo krzyk, albo pokazywanie kciukiem, czy coś mu się podoba, czy nie podoba. No ale to jest niemowa, to już nie tylko analfabeta, to jest niemowa. I taki język w tej chwili, właśnie, coraz bardziej staje się językiem, Masowym, który szczególnie trafia dla, do młodzieży. Dlatego, zastanawiając się nad życiem publicznym, ale również życiem prywatnym czy życiem lokalnym, musimy uświadomić sobie, że naszym obowiązkiem jest wobec przyszłości i Polski, i polskiego narodu jest zaprowadzenie do programów edukacji, logiki i retoryki właśnie po to, żeby te kolejne pokolenia to byli ludzie, którzy nie tylko reagują emocjonalnie, bo emocjami można sterować, są od tego specjaliści których zwano kiedyś sofistami, ale trzeba nauczyć myślenia, mówienia i pisania na odpowiednio wysokim poziomie. I to jest właśnie rola logiki i retoryki. I te przedmioty muszą być wprowadzone do kanonu edukacji.